Siemano, z tej strony jak raczej rap persona. Pozdrawiam, oglądajcie, bawcie się dobrze, kochajcie się i miłujcie. Wolny czas. Yo. Pamiętam. W Rudym Kocie, 9-8. Bardzo fajny koncert. Podpieraliśmy ściany, byliśmy zdrowo zrobieni i w ogóle było naprawdę spoko. Więc pamiętam. Pozdro Gdańsk. Jaki film? Powiem ci, ostatnio w telewizji leciał ten, Ojciec Chrzestny. To sobie powtórzyłem. Bardzo fajny film, polecam wszystkim. Trzecia część trochę, nie za bardzo, ale pierwsza jest naprawdę klasykiem. Więc pozdrawiam Ojca Chrzestnego. Średni, ani piątki, ani jedynki. Trójki, czwórki. Tak było. Nie wiem, wszystkie są ważne. Nie ma chyba jakiegoś takiego najważniejszego. No, wszystkie są ważne. Pierwszy zakupiony przeze mnie album za mój hajs. Nie liczy się wynoszone ze sklepu, się nie liczą. Czekaj. Chyba Cypress Hill mi się wydaje. Temples of Boom. Tylko nie pamiętam, czy to kupiłem, czy ukradłem koledze. Ale jakoś tak, chyba Cypress Hill, Temples of Boom bym powiedział. Chciałbym być narkomanem. Nie, mógłbym latać, spoko, mógłbym latać, nie? Ale to też ma coś wspólnego z narkomanem, nie? Myślę, że skomponowanie własnej rodziny, o, to jest bardzo duży sukces dla mnie. I cieszę się bardzo, że mam swoją rodzinę. No są różne sposoby rozładowania stresu generalnie, ale chyba najlepiej się odciąć, po prostu poczytać książkę, uspokoić się, wypić herbatkę. W ten sposób. Generalnie nie kupuję przez internet. No, nie kupuję. Chciałem kupić bilety na premiera przez internet, ale były na bramce. Diabeł Tasmański. Tak, dobry wariat. To co, Dilla, Madlib, cały ten jakby Detroitowo LA-owy klimat robi mi na maksa. Obecnie słucham Hansa Zimmera, ścieżki dźwiękowej do filmu Interstellar. Zajebista ścieżka dźwiękowa, mega. Polecam. W tym roku nie byłem na wakacjach, bo miałem remonty. A w zeszłym roku byłem nad jeziorem na Wdzydzach. Też bardzo fajna miejscówka. Wdzydze polecam wszystkim, jest super. Chodźcie do Majka. Jaki film ostatnio oglądałeś?